Dobry wieczór, witamy serdecznie w Kręgu, witamy na Łazarzu, witamy na wielkim Grand Finale 34 dni Łazarza! Łazarz pokazał ogromny potencjał, jaki w nim drzemie. I te wspaniałe imprezy, które się odbyły, na pewno nie mogłyby być, gdyby nie Państwo, gdyby nie Państwa zaangażowanie i bardzo liczny udział, za który raz jeszcze bardzo serdecznie chciałem podziękować. Z nadzieją, że ten srebrny jubileusz, który czeka nas w roku przyszłym, będzie naprawdę wspaniałą imprezą, która zgromadzi jeszcze więcej osób i będziemy mogli naprawdę pokazać tą gamę różnych imprez, ponieważ każdy, myślę, mógł znaleźć coś dla siebie, bo było wiele imprez sportowych, kulturalnych, również w tym wymiarze duchowym. Witaj świata, choć wie co będzie i co było. Ja pytać raczej poproszę, by się ta jedna uśmiechała. Oceni sens, nie czytaj świata, bo wie co będzie i co było. Miast pytać, pomóc się za lato i za pachnącą chlebem miłość. Dawni Polacy mówili, witając się. Niektórzy się śmieją, wiedzą. Ja witam pustelowo. Gość dom w dom, proszę Państwa. Cieszymy się bardzo, że zaszczyciliście nasze uroczystości. Cieszymy się bardzo, że gościcie dzisiaj na zakończeniu. Miło jest spotkać się z przyjaciółmi. Wszystkiego najlepszego. A teraz nadchodzi czas podziękowań. A tych podziękowań, no, przy takiej dużej imprezie jest co niewiara. A tak, to mnóstwo. To jest najstarsza impreza organizowana w ramach Dni Łazarza. Pierwsza, która zaproponowana przez Radę Osiedla Święty Łazarz. To jest turniej piłkarski organizowany przez Szkołę Podstawową nr 9. Turniej o Mistrzostwo Łazarza drużyny po 5 oraz 6. Wtedy jeszcze może nie było, czy to po 6, nie pamiętam, bo to jeszcze było przed reformą, czy było po reformie prawdopodobnie. I organizatorem tej imprezy przez cały czas jest nauczycielka wychowania fizycznego tej szkoły, pani Joanna Wilic! Pani Joanna, proszę o dziewczyna. Proszę Państwa, w Paradzie Łazarskiej od wielu lat biorą udział bracia Kurkowie. Ci, co byli, to wiedzą, że właśnie w tej szkole 33, na boisku, jak walnęła ta armata, to Black and Knight z tym hałasem może się schować. Proszę Państwa, armata kubowa szczelnie. Proszę się nie przejmować, to jeszcze nie był. Pan tutaj muzyk stwierdził, że usłyszał nazwę, że już są wywołani. Wcale nie. Bractwo Kurkowe. Bractwo Kurkowe. Bardzo pojemne rury. Znaczy, nie wiem. Znaczy, my gościmy na Łazarzu, bo siedziba jest właśnie na ulicy Głogowskiej. Proszę Państwa, gościmy Bractwo Kurkowe Poznań 1253. Ale nie chcę Państwa trzymać długo w niepewności. Chciałbym prosić przewodniczącego kapituły tej nagrody, pana Jerzego Babiaka, o zapoznanie z werdyktem jury. Jednym z Państwa. Proszę. Szanowni Państwo, to już 21 raz, kiedy przyznajemy tytuł człowieka roku na Łazarzu. Zdarzało mi się już parę razy przewodniczyć kapitule i wręczać ten tytuł, ale za każdym razem czuję pewną nieśmiałość i udziela mi się pewne wzruszenie, dlatego że mówimy o ludziach, proszę Państwa, którzy odciskają swoje piętno na historii tej dzielnicy. To są ludzie, którzy są zapisani w anałach
tej dzielnicy i to jest coś, proszę Państwa, ten tytuł się po prostu liczy. A dzisiaj jest mi szczególnie przyjemnie, że mogę powiedzieć o człowieku, który sam właściwie jest częściowo historią Łazarza. On tam historię Łazarza tworzy. Człowiek wyjątkowo sympatyczny, jeżeli chodzi o stosunek do ludzi, a bardzo dużą atencją podchodzący zawsze do pań. Proszę Państwa, z wykształcenia inżyniera, ale z zamiłowania artysta, rzeźbiarz, fotografii, dziennikarz. Już chyba Państwo wiecie, o kogo nam chodzi, o niezastąpionego Kazimierza Rafalika. Kazimierzu, prosiłbym, może do tego moje, bo jest lepszy. Tak, to jest lepszy. Szanowni Państwo, chciałem ładnie podziękować, bardzo ładnie, członkom kapituły i im, tym wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że mnie spotkała, że została przyznana ta nagroda. Jednak jestem podniecony mocno tym szczęściem, jakie się spotkało. I dlatego nie będę mówił długo, bo bym pomajkał może coś. Dlatego powiem krótko i normalnie. Serdecznie dziękuję.